Witajcie w AI News. Dziś przygotowałem dla Was odcinek pełen przełomów, kontrowersji i naprawdę absurdalnych kontrastów. Z jednej strony świat oszalał na punkcie generowania obrazów ChatGPT, z drugiej OpenAI wypuszcza model GPT-4.5 i ogłasza, że agenci AI, czyli wirtualni pracownicy, zastąpią realnych pracowników. Naprawdę dzieje się sporo, więc nie przedłużając, zaczynajmy. GPT-4o i wizualna rewolucja. Jeśli myśleliście, że ChatGPT służy tylko do pisania tekstów, to mam dla Was niespodziankę. OpenAI właśnie zintegrowało generowanie obrazu bezpośrednio z GPT-4o i internet dosłownie oszalał. Miliony użytkowników już testują nową funkcję, a liczba generowanych obrazów idzie już w setki milionów. I wcale się nie dziwię, bo działa to niesamowicie. Wystarczy wpisać prosty prompt, można też podesłać swoje zdjęcie i dosłownie w kilka sekund ChatGPT stworzy grafikę, która wygląda jakby była zrobiona przez profesjonalistę. Warto zwrócić uwagę, jak dobrze ChatGPT radzi sobie teraz z generowaniem czytelnego tekstu na obrazach. Nawet w języku polskim, co jeszcze do niedawna było jego największą słabością. Nie musicie nic instalować ani używać zewnętrznych narzędzi. Wszystko działa bezpośrednio w aplikacji ChatGPT lub przez przeglądarkę. A dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo mówimy już nie tylko o AI, które rozumie i odpowiada, ale też tworzy świat, który sobie wyobrazisz. GPT-4o staje się narzędziem nie tylko dla copywriterów i analityków, ale też dla grafików, designerów, marketerów, twórców treści, a nawet dzieci robiących swoje pierwsze szkolne projekty. To jest właśnie początek nowej ery, w której AI nie tylko mówi, ale też widzi, myśli i rysuje razem z nami. I to w czasie rzeczywistym. GPT-4.5. Model, który czuje lepiej niż my. OpenAI właśnie zaprezentowało GPT-4.5, znany też jako Orion. GPT-4.5 potrafi lepiej wyczuwać nasz nastrój, intencje i kontekst rozmowy. Dzięki nowemu podejściu, czyli nienadzorowanemu uczeniu, model chłonie świat jak dziecko, które nie rozwiązuje zadań, tylko chłonie wiedzę i emocje. Użytkownicy zauważają, że GPT-4.5 jest bardziej ludzki, mniej sztywny i znacznie mniej halucynuje. Ale jest haczyk, cena. Model ten kosztuje nawet $150 za 1 000 000 tokenów przez API, co czyni go jednym z najdroższych modeli w historii. Oczywiście jest także dostępny dla płatnych użytkowników ChatGPT Plus czy Pro poprzez klasyczny czas, oczywiście z limitami. Moje pierwsze testy tego modelu są obiecujące. Agenci AI od OpenAI. OpenAI nie przestaje szokować. Planuje wprowadzenie pełnoprawnych agentów AI gotowych do pracy za pensję wyższą niż CEO średniej firmy. OpenAI planuje wprowadzenie 3 poziomów. Agenta dla biznesu za $2000 miesięcznie, agenta programisty za $10000 miesięcznie oraz agenta badacza na poziomie doktoranckim za $20000 miesięcznie. Te agentowe systemy mają nie tylko analizować dane, ale też podejmować decyzje i automatyzować złożone procesy w firmach. Wizja Sama Altmana, czyli CEO OpenAI, przewiduje, że już w 2025 roku AI wejdzie do firm jako realni pracownicy i odmieni sposób, w jaki działa gospodarka. Brzmi ekscytująco, ale też trochę niepokojąco. Wyobraźcie sobie firmy, w których zamiast pracowników pracują boty AI. Czy to przyszłość, która nas czeka? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Partnerem dzisiejszego odcinka jest FlexiSpot, lider wśród producentów biurek z regulacją wysokości, które rewolucjonizują sposób, w jaki pracujemy i troszczymy się o zdrowie przy biurku. Wybrany przeze mnie model to biurko stojące o zwiększonej stabilności, model E7 Pro. Zacznijmy od montażu. Biurko przyszło elegancko zapakowane z idealnie posegregowanymi śrubkami, prostą instrukcją. Montaż zajął mi kilkanaście minut. Zrobiłem test stabilności z kubkiem wody i nawet przy maksymalnej wysokości
Blat E7 Pro pozostał stabilny jak skała. Udźwig i wytrzymałość sprawdziłem osobiście. E7 Pro bez trudu udźwignie aż 160 kg dzięki osobnym silnikom w każdej nodze. Biurko płynnie zmienia wysokość, możesz ustawić 4 ulubione pozycje na dedykowanym panelu LED. FlexiSpot daje aż 10 lat gwarancji i jeśli się rozmyślisz, możesz zwrócić produkt w ciągu 60 dni. Polecam. Wracamy do materiału. Model QWQ32B od Alibaba. Alibaba, czyli właściciel m.in. znanego portalu AliExpress, wchodzi na ring z nowym zawodnikiem, modelem QWQ32B. Ten innowacyjny model ma tylko 32 miliardy parametrów, ale osiąga lepsze wyniki niż modele nawet 20-krotnie większe. Koszt zaledwie 20 centów za milion tokenów. To o 90% taniej niż konkurencja. Dodatkowo model jest wypuszczony open source. To pokazuje jedno, rozmiar nie ma już znaczenia. Udowodnił to zresztą DeepSeek z modelem R1, trząsąc przy tym całym światem AI. Liczy się więc efektywność. I właśnie to może przybliżać nas do AGI taniej i szybciej niż się spodziewaliśmy. Mistral OCR, AI, które czyta szybciej niż ty. Francuska firma Mistral, której to modele zostały użyte do naszych polskich modeli językowych, znów zaskakuje. Ich nowe narzędzie Mistral OCR to marzenie każdej firmy przetwarzającej dokumenty. To narzędzie umożliwia m.in. obsługę tysięcy języków, wydobywanie treści z obrazów, tabel, PDF-ów czy równań, a jego prędkość to nawet 2000 stron na minutę. Ale najważniejsze, Mistral OCR można zainstalować lokalnie, co idealnie nadaje się do instytucji z danymi wrażliwymi, np. do banków czy kancelarii prawnych. W testach Mistral OCR zostawił konkurencję w tyle, pokonując zarówno Google Document AI, jak i Azure OCR. To naprawdę świetna wiadomość. Wreszcie europejskie rozwiązania zaczynają odgrywać znaczącą rolę na globalnej scenie AI. Cloud z dostępem do internetu. W końcu! Anthropic właśnie dodało możliwość przeszukiwania internetu do modelu Claude 3.7, dając swojemu asystentowi AI dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, zapełniając tym jedną z największych luk funkcjonalnych względem konkurencji takiej jak ChatGPT czy Gemini. Nowa funkcja inteligentnie rozpoznaje, kiedy potrzebna jest aktualizacja danych, a do tego automatycznie podaje dokładnie źródła, dzięki czemu możesz łatwo sprawdzić i zweryfikować każdą informację u jej pierwotnego autora. Funkcja Web Search w Claude 3.7 obecnie dostępna jest jedynie dla użytkowników z USA z płatnym kontem. Czy Claude nadgoni ChatGPT i Gemini w globalnym wyścigu AI? Z takim ruchem zdecydowanie tak. GPT 4.1. Raj dla deweloperów. Na koniec ponownie zaglądamy do OpenAI. Tym razem z wiadomością, która szczególnie ucieszy wszystkich programistów. Firma zaprezentowała nową rodzinę modeli GPT 4.1, dostępnych tylko przez API, w tym wersję standardową, mini i nano. To modele zaprojektowane od podstaw z myślą o programowaniu. Każdy z nich obsługuje kontekst o długości aż 1 miliona tokenów, co oznacza, że możesz załadować cały projekt, np. kompletną aplikację napisaną w React, bez potrzeby dzielenia plików. Co więcej, nowe modele są średnio o 26% tańsze niż GPT-4o, co czyni je wyjątkowo opłacalnym wyborem dla twórców aplikacji i zespołu deweloperskich. Wersja nano to dodatkowy atut. Jest nie tylko najtańsza, ale też najszybsza, idealna do błyskawicznych zadań, testów czy szybkich interakcji z IDE. Te modele to nowa podstawa pod narzędzia przyszłości, jak agentowe kodowanie, inteligentne środowiska programistyczne czy personalni asystenci devów. Z takimi usprawnieniami OpenAI otwiera przed twórcami zupełnie nowy rozdział, w którym kodowanie staje się szybsze, wygodniejsze i wspierane przez prawdziwe, inteligentne algorytmy. Podsumowanie.
Świat AI pędzi do przodu jak nigdy wcześniej. Od emocjonalnego GPT 4.5 przez agentów AI za cenę dyrektora, aż po błyskawiczne i tanie modele z Chin, czy przełomowe narzędzia wizualne. Widać wyraźnie, że przyszłość nie tylko nadchodzi, ale ona już się dzieje. Dajcie znać w komentarzach, który z dzisiejszych newsów zrobił na Was największe wrażenie. Nazywam się Arkadiusz Kamiński, oglądaliście odcinek na kanale Techia z serii AI, w której dzielę się ciekawostkami i narzędziami związanymi ze sztuczną inteligencją. Do następnego. Cześć, subskrybuj.